zasłon partnerów, ale teraz nieskutecznie. Niezłe przejście i próba takiego szukania. I jej w koszykówce poza NBA, czyli się to wyjął. Tak, szukają się. Szukają się oczywiście, ale nie ma takiego... pasywnie w ataku, tak, ruchu, mało ruchu, bez piłki, rzut sytuacji. Sylwetka. Natomiast McDice w tym momencie będą współpracowali z Thomasem pod nieobecność Dikembe. Tak, czystą, ustawioną, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało przy mocniejszym nacisku w obronie ze strony Warriors. Znowu próba akcji dwójkowej, Van Exela i Richardsona. Piłki w każdym spotkaniu, no nie najlepiej to wróży na dalszej karierze Nowojorczyków, którzy chcą bardzo sprawić, aby wreszcie być w play-off, co nie udało im. Ryan Cardinal. Dalej Van Exel szuka indywidualnych rozwiązań na układach dwójkowych. Tak, po stronie mocnej piłki, czyli tutaj, gdzie jest piłka. Sona zmienił go Speedy Claxton. Craig Speedy Claxton, jeszcze niedawno zawodnik San Antonio Spurs. Czterech zawodników na obwodzie nowojorskich, każdy z nich grozi rzutem. Charlie Ward, Alan Houston, świetne odegranie, taki dysz. No, nie mogą liczyć tu na jakąś super obronę, bo nie ma tu w tej chwili wyróżniających się grą defensorów. Natomiast bardzo proste. Tombo, natomiast tutaj indywidualne zagrania. No, bardzo sprytnie grają Nowojorczycy, cofnęli się blisko swojego kosza. Stosują zmienną obronę, przechodzą ze strefy, to każdy swego. Często Claxton na koźle też dobrze. No i bardzo sprytnie takie stosujące swoje te atuty w tym, co potrzebuje jego zespół, co gra. Przechwyt, jest szansa na kontrę. W tym są specjalistami gracze z Warriors, tak jest. Pewna klasyka obrony od prowadzenia. Bardzo ładne zachowanie w obronie drużyny Knicks. Bardzo sprytnie teraz Nowojorczycy bronią nisko, blisko własnego kosza. Claxton, ale dobrze wracają też do obrony Nowojorczycy po własnym niecelnym rzucie. Troszkę szalona zmiana tempa, jeszcze raz Speedy. Nie wrócili do obrony, no, zobaczymy, jak będą szukali pomysłu na taki jednak granatnicę. Jest przechwyt Speedy'ego Claxtona, czy będą punkty, tak jest, a więc konkurencja jest niezwykle wymagająca, ale Warriors, no gdyby chociażby przenieśli się na wschód, no mogliby tu zrobić ogromną karierę. No i widzimy, dlaczego Doncini nie ma. No, znowu penetracja, odegranie. Widać wyraźnie, że Dan Levy grał w swojej koszykarskiej karierze na wielu pozycjach. Świetnie wszedł pod obrońcę, zwłaszcza trenerów. Ale bierze się to... takie sytuacyjne, można powiedzieć. Oczywiście, bierze się to... Te będą próbowali zagrać jak najdłużej goście, aby potem ułamki sekund mieli na zakończenie akcji gospodarzy. Teraz odpowiedź na obronę. Dice ze zmianą tempa. Próbował. Bardzo sprytnie, tak złapał. Próbował złapać na faul rywala. Świetne przejście do kontry. Dosyć ostry faul. Dobrze teraz zablokował Dikembe Mutombo Eric Dampier. Też nie pozwolił mu zebrać piłki. Jeszcze raz świetne przejście do kontry. Nie. No natomiast w dużym kłopocie są koszykarze Nowego Jorku. A Van Exel doskonale odczytał tutaj raz, Dan Levy'ego. Nieprawda. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Oni nie mają. Będzie jakiś pomysł, jeżeli będą, nie będą skuteczni. No znowu bez pomysłu Frank Williams. Myślę, że tym minusem jest również takie zła gra na pozycji numer jeden. Właśnie, jeszcze raz. Fantastycznie teraz zmienił. A wracając. Zgubił teraz Charlie'ego Warda. No troszkę na pograniczu kroków to było. Indiana wprost kosza. Też jeszcze nie ma takiej pewności w grze. Zawodnik, który stracił półtora roku za sprawą poważnych kontuzji. No teraz zaskoczył. Parkieta. A widzimy, że trener Doncini to nie jest szkoleniowiec, który tutaj się decyduje na jakieś odkrywcze pomysły. Zobaczmy jeszcze grę Speedy'ego Claxtona, bo to on tutaj odmienił przebieg tego meczu. To jeszcze akcja z pierwszej połowy. Tak, no właściwie jego błyskawiczna gra sprawiła ze zmianą tempa. Nowojorczycy nieco zacieśnili, jeszcze troszeczkę agresji. Ryzykowne powrotne podanie na dystans. Znowu cierpliwie i długo... Zwycięstwo. Tak jest. No na dodatek, jak można wykorzystać wszystkie atuty poszczególne.